Cześć Wam, z tej strony Kamil i dzisiaj razem z Wiktorią pokażemy Wam, w jaki sposób wykonywać trójnogiego psa, czyli ekopada Adho Mukha Svanasana. Wchodzimy do psa z głową w dół. Oczywiście musimy zadbać, żeby pozycja ta była wykonana prawidłowa, więc dłonie aktywne, zaciskamy palce na macie, knykieć palca wskazującego wbijamy w dół, palce rozstawione szeroko, przedramiona przyciągamy do siebie, górę ramienia rotujemy do zewnątrz, tak żeby łopatki rozeszły się szeroko do boku, żebra, pępek wbite w kręgosłup i podnosimy kolana w górę, biodra w górę. Jesteśmy w pozycji psa z głową w dół, wnętrza od wyciągamy w tył. Bardzo ważne w tej pozycji jest to, że jako, że będziemy podnosić jedną nogę w górę, musimy jeszcze mocniej zacząć się odpychać rękami od maty, ponieważ w konsekwencji możemy skończyć tak, że ciało wysunie się w przód. Więc od tego zaczynamy. Rękami mocno odpychamy się od maty, żebra, pępek wbite w kręgosłup i podnosimy jedną z nóg, lewą nogę podnosimy w górę. Najczęstszy błąd polega na tym, że chcąc podnieść nogę wysoko w górę, otwieramy biodro do boku, otwiera się również klatka piersiowa. W ogóle nie o to chodzi w tej pozycji, więc dbamy o to, żeby sprowadzić biodro z powrotem w dół, tak żeby było ustawione neutralnie. Prawe biodro, czyli to, które jest w nogi, która jest w dole, cofamy w tył i pilnujemy, żeby klatka piersiowa była skierowana również neutralnie. Stopa może być ustawiona point. Niektórzy lubią, jeżeli jest ustawiona flex albo demi point, czyli taka opcja hybrydowa. I pamiętajcie, nie chodzi o to, żeby podnosić tą nogę bardzo wysoko w górę, chodzi o to, żeby podnosić ją na miarę swoich możliwości, nie otwierając biodra. Ok, opuszczamy nogę w dół i odpoczynek.